Dwory w Brudzyniu i w Smolinie. Pałac w Brudzyniu wzniesiony został w 1869 roku przez ówczesnego właściciela majątku Józefa Kożuchowskiego. Założono go na nieregularnym dwutraktowym planie, zbliżonym w obrysie do prostokąta. Kilkuczłonową budowlę zwrócono dłuższym bokiem na zachód, od tej strony powstała też reprezentacyjna elewacja główna. Pierwotna bryła pałacu cechuje się dążącą do malowniczego układu asymetrią, dzieląc się na kilka addycyjnych części. Najbardziej różnorodny charakter ma północna część gmachu, gdzie właściwy korpus przecina prostopadły doń trójosiowy ryzalit nakryty dwuspadowym dachem. Od zachodu poprzedza go taras reprezentacyjnego wejścia głównego. W połowie lat 30. XX wieku kolejny właściciel, Józef Pius Kożuchowski, wyremontował i przebudował wnętrza mocno zapuszczonego brudzyńskiego pałacyku, pełnego różnorakich zabytków, jak renesansowe skrzynie czy pasy słudzkie. Pracami kierował architekt amerykański polskiego pochodzenia, Joe Kożuchowski. Prawdopodobnie to właśnie wówczas powiększono kubaturę pałacu, nadbudowując korpus i być może południowy ryzalit. Nową formę kompozycji spiął portyk z tarasem łączący oba ryzality od zachodu. W ten sposób budynek uzyskał swoją ostateczną formę zewnętrzną. Po II wojnie światowej z części byłego majątku Brudzyń utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Rolne. W pałacu umieszczono mieszkania dla dyrektora oraz biura. W latach 1988-1991, kiedy dyrektorem PGR-u był Stanisław Krasowski, przeprowadzony został kapitalny remont pałacu. W 1996 roku Agencja Własności Rolnej sprzedała zespół parkowo-pałacowy w Brudzyniu panu Pawłowi Bartczakowi, w którego posiadaniu pozostaje on do dnia dzisiejszego. W drugiej połowie lat 80. XIX stulecia Zuzanna, córka Józefa Kożuchowskiego, właściciela dóbr brudzyńskich, poślubiła Leona Franciszka Maranż, wnuka osiadłego w Polsce żołnierza napoleońskiego. Jako wiano wniosła ona mężowi wydzielony z dóbr brudzyńskich folwark Smolina. Tam państwo Maranż zamieszkali w nowo wybudowanym dworze. Dwór założono na planie prostokąta, zwracając go główną elewacją na północ w stronę podjazdu i szosy. Na murowanych piwnicach nadbudowano drewniane piętro z użytkowym poddaszem nakrytym dachem dwuspadowym z papą. Przysadzistą bryłę zróżnicowano wprowadzeniem na środku elewacji wystawki poprzedzonej gankiem wejściowym. Od południa motyw ten powtórzono, z tym, że zamiast ganku znalazł się tu niewielki taras z własnym wejściem. Dodatkowo od wschodu i zachodu do korpusu dworu przylegały niewielkie aneksy. Wszystkie te bryły nakryto dachami dwuspadowymi. Elewacje budowli, oszalowane i licowane drewnem, były pozbawione dekoracji architektonicznej. Jedynie okapy dachów dekorowały proste elementy sznycerskie. Wokół dworu założono niewielki ogród. Po wojnie dobra smolińskie podzieliły los innych majątków ziemskich w Polsce. Część ziemi rozparcelowano, a pozostałą część włączono do PGR-u w Brudzyniu. Dzisiaj na części ziem należących niegdyś do folwarku mieszczą się zabudowania gospodarstwa handlowo-produkcyjnego Dublet Plus, będącego własnością Eryka Rychlika. Powojenne realia zatarły niestety pierwotny obraz dworu. Rezydencję wielokrotnie przebudowywano, zmieniając układ okien, dostawiając szpecące ją przybudówki. Częściowo otynkowano elewacją północną, a pozostałe obłożono papą. Całkowicie zniknęły sznycerskie detale. Dwór, dom rodzinny wielu pokoleń zasłużonej dla polskiej rodziny Maranż, chyli się dziś ku upadkowi.